Cześć, to Krzysiek z Ostatniej Tawerny i chciałem was zaprosić na recenzję nie jednej, a dwóch figurek Marvela. Zaczynamy! Dzisiaj do recenzji trafił figurkowy dwupak z linii Marvel Legends od Hasbro, Spider-Man kontra Carnage. Zanim jednak przejdziemy do oceny tych dwóch jegomościów, przyjrzyjmy się opakowaniu. Pudełko oczywiście z grafiką mocno inspirowaną latami 90. Jeżeli osoby, które się wychowywały w tamtym okresie, jeżeli od razu przychodzi wam na myśl serial animowany ze Spider-Manem, no to nie jest to bez powodu, nawet jest to samo logo, którego używano zarówno w komiksach, jak i w serialu. Oto jak się prezentują. No to jest oczywiście żywcem wyrwane z tamtego okresu. To jest w sumie ważna informacja, żadnych elementów plastikowych nie ma w opakowaniu. To jest sama tektura, łatwa w przetworzeniu. Chociaż szczerze mówiąc, kto by chciał przetwarzać takie ładne pudełko. Ok, zobaczmy bok. Tu jest ta sama grafika, tylko w innym układzie. Nawet mamy oldschoolowe logo Marvela. To jest element, który bardzo mi się podoba tutaj. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli dwie kasety VHS. Jak nie wiecie, co to jest VHS, to sprawdźcie w Google. Świetne, jakby dwie części filmu w jednym zestawie. Tudzież dwa sezony serialu. Tutaj mamy grafikę poglądową, jak te figurki wyglądają w rzeczywistości. I trochę informacji ogólnych. Przejdźmy teraz do samych figurek. Zaczniemy może od Carnage'a, potem przejdziemy do Spider-Mana, dlatego pajączku ciebie na razie odstawimy na bok. Przejdźmy do jednego z najbardziej brutalnych przeciwników Spider-Mana. Obejrzyjmy go sobie z każdej strony. Malowanie jest po prostu na nim świetne. Bardzo, bardzo zgodne z tym, co można znaleźć w komiksach, czy nawet we wspomnianym wcześniej serialu animowanym. Siomucha. Niby mam tu Spidermana, a jednak latają muchy. Przyjrzyjmy się bliżej głowie. Mnóstwo detali. Ok, co jest jednak tutaj ważniejsze? Ważniejsze, może równie ważne. Co wygląd, w sensie kolory, tutaj rzeźba wszystkiego bardzo fajnie wygląda. Jednocześnie nie jest przepakowany, co jest bardzo dobre, bo Carnage, zwłaszcza w serialu animowanym, był raczej postacią smukłą. Więc tutaj od razu duży plus za zgodność z tym, co można było zobaczyć i na ekranie, i na stronach komiksów. Tutaj takie drobne detale jak macki wychodzące z dłoni, z przedramion. Też bardzo, bardzo w klimacie postaci. Przejdźmy może teraz do artykulacji. Lećmy od głowy. Głowa jest na kulce. Może zrobić całe pełne 360. Hello. Góra, dół. Też całkiem nieźle. Ręce, dużo, dużo punktów. Ramiona mogą iść do góry, w dół. Można je obracać, jak współpracują. Okej. Okay. Teraz powinno. Okay. Jest też staw tutaj, łopatka. Można całkiem nieźle tym poruszać. Mamy tutaj obrót w bicepsie, łokieć, nadgarstek, góra, dół też i obraca się o 360. To się tyczy obu rąk. Możemy go obracać w biodrach. Możemy też go zmusić, żeby się ukłonił. Proszę bardzo. Nogi. No to mamy tutaj do przodu, do tyłu trochę gorzej, ale można też do boku. Możemy obracać udem też 360 stopni. Kolano, tu,
Kolana są na podwójnym stawie, więc można całkiem niezły kąt osiągnąć przy wyginaniu. Mamy też tutaj możliwość obrotu w goleni. Stawy są bardzo, bardzo sztywne, co jest dobre w przypadku, kiedy chcemy upozować figurkę i porobić jej zdjęcia. Mamy też staw w kostce, który też buja się trochę na boki. Też bardzo pomocne przy ustawianiu. Niestety nie można zamknąć paszczy, ale to chyba nie jest problemem, tym bardziej, że karnecz, jak wiadomo, raczej z otwartą gębą się zazwyczaj poruszał. Tak wygląda jego prezencja i to, jakie ma możliwości ruchu. Odnośnie tego portu tutaj z tyłu, tego otworu, opowiem wam nieco później. Przejdźmy teraz do Spidermana, bo choć jest podobny, to nie do końca. Oto i nasz pajączek, oczywiście w słynnym czarnym kostiumie. Kostiumie, który jest symbiontem, który w pewnym momencie trafił do niego podczas wydarzenia w komiksach, podczas Secret Wars. Później w serialu było to nieco inaczej przedstawione. Nie, też było Secret Wars, ale nie miało to nic wspólnego z Venomem i z tym kostiumem. Oczywiście kostium później trafił do Eddiego Brocka, stał się Venomem i tak dalej, ale to jest historia komiksu. Dobrze, jak widać tutaj, oczywiście ta wersja kostiumu jest dużo bardziej minimalistyczna od klasycznego czerwonego, niebieskiego, czarnego. Aczkolwiek tutaj dodano również takie cieniowanie, żeby podkreślić jakby komiksowość postaci, konkretnie tej figurki. Tutaj bardzo dużo może nie ma do pokazania w kwestii malowania. Tak jak wspomniałem, malowanie jest minimalistyczne, bo i ten wzór był minimalistyczny, ale prezentował się bardzo dobrze. I zresztą prezentuje się bardzo, bardzo dobrze do tej pory. Ok, przejdźmy zatem do tego, jak pajączek się rusza. Mamy znowu głowę, góra-dół, dół-góra, można obrócić o 360. Jak ktoś lubi makabrę, można mu dać przód głowy z tyłu ciała, więc... Ręce. Podobnie jak Carnage, można unieść do góry, puścić w dół, poobracać. Też mamy tutaj staw w łopatce. Ruch w bicepsie, łokieć, całkiem niezłe zgięcie. Nadgarstek obraca się o 360 i może się też poruszać z góry na dół. Spider-Man, podobnie jak Carnage, może pochylić się do przodu. I to nawet bardziej, bo staw jest tutaj podwójny. Mamy staw w biodrach i jeszcze jeden w klatce piersiowej. Dzięki czemu możemy osiągnąć całkiem ciekawy efekt, wyginając go w różne strony. Nie, troszkę makabryczne. Przechodząc dalej do nóg, mamy wykop do przodu, do tyłu troszkę gorzej, ale też jest, do boku, udo obraca się o 360 stopni. Spider-Man ma pojedynczy staw kolanowy, przynajmniej z tego, co ja zdążyłem zauważyć. Trochę gorsze zgięcie, ale i tak bardzo dobre, jeśli chcemy go upozować. O, tutaj troszkę lepiej. Mała porada, jeśli w waszej figurce są problemy ze stawami, w sensie nie chcą się zginać, a boicie się wywrzeć większy nacisk, żeby nie zniszczyć zwyczajnie figurki, moja porada, dajcie na chwilę pod gorącą wodę i delikatnie zacznijcie ruszać. Po chwili staw się lekko obluzuje i bez niszczenia figurki uzyskacie większy ruch w stawach. Mamy też oczywiście tutaj obrót, goleń, łydka, stopa, góra-dół. Na boki niestety się nie chcą obracać, co jest troszkę problematyczne momentami, kiedy chce się upozować, aczkolwiek możemy poruszać palcami.
Jest to w sumie całkiem ciekawa funkcja, bo jak wiemy, Spider-Man bardzo często na palcach staje zresztą cały czas, bo też komiksy ze Spider-Manem, filmy cały czas powstają. Więc upozowanie go na przykład przy skoku. O, w ten sposób. Czy jak powiedzmy typowo dla siebie staje on na przykład na jakim na przykład wspiera się na jakimś wąskim obiekcie i bardzo często widać, że właśnie tak palcami jest, tak ma palce ustawione wtedy. Oczywiście do takich póz najlepiej jest dobrać sobie jakąś podstawkę, najlepiej taką z takim ramieniem, gdzie w pół chwyta figurkę i można wtedy bardzo dynamiczne pozy osiągnąć. Niestety takowych podstawek w tym zestawie nie ma, ale dzięki temu, że stawy są sztywne, i tak możemy uzyskać bardzo dużo ciekawych póz. Figurki nie są bez akcesoriów. Zaczniemy znowu od Carnage'a i od wspomnianego wcześniej otworu na plecach. Można mu przyczepić takie oto macki. Też bardzo w klimacie postaci. O. Wydaje mi się, że dają bardzo fajny efekt. Siedzą też bardzo stabilnie, więc tutaj nie ma problemu, że wypadną od byle drgnięcia. Jedyny problem, jaki ja tutaj znalazłem, to to, że te macki doczepiane potrafią plątać się z tymi, które są na stałe przyczepione do przedramion. To jest w sumie jedyny minus tych macek, jaki ja osobiście znalazłem. Następnie przejdźmy do głowy. Carnage ma wymienną głowę. Oto alternatywna, czyli głowa Cletusa Kasadiego. Oczywiście z maniakalnym uśmiechem, potarganymi włosami. Bardzo szczegółowo wykonana. Na co ja zawsze zwracam uwagę przy figurkach tego typu, to są oczy. Zobaczcie, jak dobrze są wykonane oczy. Malowanie jest po prostu genialne. Bardzo precyzyjne. Mamy też dwie wymienne ręce. Ten topór i te pazury można wymienić na inne pazury. Takie bardziej ściśnięte, mniej rozłożone, wręcz mniejsze niż te, które mamy tutaj. Ale wyglądające bardzo dobrze. Ok. Teraz akcesoria do Spidermana. Spiderman co prawda nie ma wymiennej głowy, ale ma wymienne dłonie. Jak widzicie, tutaj ma już zamontowaną otwartą dłoń i pięść. Są też dodatkowo jeszcze jedna pięść i jeszcze jedna otwarta dłoń. Fokus. O. Oczywiście z takimi samymi detalami. A także dwie dłonie strzelające pajęczyną. Bez pajęczyny niestety dodanej w zestawie. To jest jeden z niewielu minusów, jaki ja tutaj znalazłem, że nie ma właśnie przynajmniej jednego takiego efektu pajęczyny, który można by zaczepić przykładowo gdzieś w okolicy nadgarstka. To jest jedyny minus, naprawdę bardzo drobny, który bynajmniej nie obniża jakości figurki. Zapewne jesteście ciekawi, jak wygląda kwestia wymiany tych elementów. No, jest to procedura raczej brutalna, bo trzeba wyrwać dłoń. O! Mamy Spidermana bez ręki, bez dłoni. I możemy wsadzić na to miejsce pięść. Przykładowo. O, i mamy Spidera gotowego do boksu. No, podnoś ręce.
Tak samo jest w sumie. Zdejmę tylko te macki. Tak samo w sumie jest tutaj z głową. Ręce się wymieniają u Carnage'a dokładnie tak samo jak u Spidermana. Z głową też jest podobnie. Trzeba odrobinkę brutalnej siły. Ale jednocześnie ostrożnie. O Jezus Maria, wszystkim poruszyłem. Oto kulka, która jest naszym stawem. I zamontujemy teraz drugą głowę. Jak wspominałem, troszkę to brutalnej siły wymaga. Musimy... chwilka. Oh. Proszę. I oto Carnage z głową Kritusa. Wygląda bardzo dobrze, aczkolwiek ja chyba na stałe zostawię... Aczkolwiek ja chyba na stałe zostawię mu ten bardziej przerażający łepek. Chociaż ten też jest w sumie straszny. Bo nie kłaść się stabilnie. Nie załamujmy się, wszystko jest dobrze. Czy są jeszcze jakieś minusy, które zauważyłem? W przypadku Carnage'a nie. Figurka jest jak dla mnie niemalże idealna, świetna reprezentacja postaci względem wersji z lat 90., zarówno jeśli chodzi o komiksy, jak i serial animowany. Zwłaszcza serial animowany, bo się na nim wychowywałem. Więc znam go od pierwszej minuty do ostatniej. W przypadku Spidermana też, jeśli chodzi o sam model, wygląda świetnie. Malowanie jest też bardzo dobre, bardzo zgodne z tym, co można znaleźć w materiale źródłowym. Aczkolwiek zauważyłem, że w kilku miejscach są małe niedoróbki w malowaniu, tudzież uszkodzenia malowania. Nie wiem, czy to jest na przykład tutaj. Jak widzicie, jest plamka, jest taka czarna plamka na oku. Tutaj troszeczkę farba się rozwarstwiła i zauważyłem też plamkę farby. Tutaj to są oczywiście drobiazgi, które no, w żaden sposób nie umniejszają wartości tej figurki. Jest ona świetna, są to na pewno jakieś drobiazgi. To mogło nawet wyniknąć plamka na oku może być nawet rezultatem długiej podróży. Figurki całkiem spory dystans pokonały, zanim trafiły do nas do recenzji. Jak oceniam ten dwupak Marvel Legends Spider-Man kontra Carnage? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Figurki świetne do upozowania. Wygląd niemal jeden do jednego zgodny z tym, co można było znaleźć w komiksach, w serialu animowanym. Mocne 9 na 10. Mocne 9 na 10. Ocena może by była idealna, gdybym powiedzmy miał, gdybym miał jakieś dodatkowe podstawki w zestawie, ale wciąż zestaw świetny. Naprawdę warto się nim zainteresować. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta recenzja, że podobali Wam się oni, gwiazdy tej recenzji. I do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Cześć!